Jest układ między nami. No. Olejnik. To tutaj. O, o, o. Uwaga! Widok służącego, który całuje dziewczyny, może być naprawdę obrzydliwy. Nie należy wzorować się tym, w jaki sposób całuje Marek, ponieważ wtedy wszyscy faceci będą całować idealnie. Chociaż kamerzysta robi to lepiej. Co ty, idioto, mówisz? Nagraj to jeszcze raz, bo inaczej ci nie zapłacę. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Siema, jestem Marek. Dzisiaj mam w zasadzie przygotowany taki specjalny odcinek, ponieważ w tym odcinku po prostu powiem wam pokrótce, o co chodzi. Będę całował dziewczyny. Będę namiętnie całował dziewczyny za pieniądze, za sławę, za kwiaty, za wszystko. Będę proponował wszystko, co tylko mogę, tylko i wyłącznie po to, żeby pocałować jakąś dziewczynę. Pamiętajcie o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy kamerzysta zdejmie worek. Dokładnie. Także taki sam czerwony przycisk klikajcie tam na dole. No i co, Marek? W razie czego mam jeszcze tutaj coś przygotowane, prosiłbym. Ale co masz przygotowane? No zobacz. Co? Jest co to jest? Służący. Olejnik? Tak, tak. Ale słuchaj. A po co ci on? Wiesz, po co jest mi potrzebne? Po co? Chcesz usłyszeć? No dawaj. No to słuchaj. Jeżeli uda mi się poderwać jakąś dziewczynę, która nie spodoba mi się jednak, no to zawsze on będzie gdzieś tam z tyłu stał i ewentualnie jego wystawię. Wiesz, o co chodzi? A, czyli tak... Albo jeszcze mam jeden pomysł, chociaż on mało do życia potrzebuje, nie? Ty i tak weźmiesz każdą, nie? Jak za darmo trzeba brać, jak to mówią. Więc zapraszam do oglądania. Olejnik. Ale wiecie, go może wypuśćcie. A to później. No dobra. Jeszcze pójdę sobie coś zjeść. Olejnik, chowaj się, słyszysz? A co to? Będę się musiał spytać, tak? A wiesz, jakie to jest stresujące w ogóle? Tylko, że olejnik, odejdź stąd. Chyba już wie, że tutaj nagrywamy. Cześć, Marek, jestem. Kojarzysz mnie z YouTube'a? Tak. No i słuchaj, właśnie czasami nagrywamy sobie takie filmy, że zaczepiamy kogoś i mam do ciebie pytanie. Byłabyś w ogóle chętna, aby wystąpić w naszym filmie? Zależy w jaki. No bo dzisiaj dostałem takie wyzwanie od kamerzysty. Często robimy sobie ostatnio wyzwania i w tym wyzwaniu chodzi o to, że... Pewnie znasz też filmy z zagranicznego YouTube'a, gdzie jakiś tam koleś, jakiś tam zagraniczny YouTuber podchodzi do dziewczyny i proponuje jej całowanie. No, no i właśnie chodzi o to, czy byłabyś chętna na takie nie, coś? Nie, musisz iść. Musisz iść, ale to wiesz, że nie zawsze na kanale robi się to odpłatnie. No tak, wiem. 200? Dobra, jeżeli chodzi o 300, to byłabyś chętna? Nie. Czy to jest zupełnie normalne, wystąpisz w filmie, no to dużo osób u mnie występuje. Nie ma szans. 350? Nie. Dobra, 500 daję. Okej. Okay. 500 daję. Dobra. I całujesz się. Dobra. Teraz pieniądze czy później? Obojętnie. No to trzymaj teraz, żeby już nie było. Dobra, to w takim razie tyle ludzi się tutaj nazbierało. No może, niestety. Ale oni chyba idą w zupełnie inną stronę. No to Marek, to ujesz? Olejnik, to jest ogólnie mój służący. Też go kojarzysz? Tak. Zgodziłaś się, nie? No. To tak wycofać się średnio. No. A ty wiesz, co masz robić? No, też no wiem, się. No wiem, no wiem. To co? Teraz? Tak, tutaj już. No, a kiedy? Chyba, że chcesz poczekać sobie minutę, nie wiem, chcecie kogoś pozdrowić jeszcze na filmie. Nie? No dobra, olej, lecisz. No to już? Już gotowi jesteście? Jesteś no, gotowy, tak. Tamek? Tak. Jesteś gotowa? No to w takim razie... Kamerzysto. Ten film to złoto. Dobra, jest git. A co dla co ciebie, tak panie, wszystko? Co tak krótko? Nie, no powtórzcie. No za krótko. Kamerzysta! I tak już to raz robicie. Muszę mieć dobry film. Dawaj. Ale follow na Instagramie to ma. Dobra, Tomek, kolejnik, obserwujcie. Dobra, git jest. Ogarniasz to, ile będzie wyświetleń za to, że wystawiłem olejnika? No. Boże, ja ci naprawdę dziękuję. Z jego koleżankami chodzę do klasy. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci. Olej. A w sumie ty jesteś psem, więc... A ja... Tak, ty nagrywasz to. Dobra, lecimy. Czekaj, ja gadałam z olejnikiem. Czemu ty to nagrywasz? Lecimy.
ty, kamerzysta, ona przed chwilą wychodziła z restauracji. Nie zwróciłem uwagi na twarz, ale skoro ma włosy i torebkę damską i damskie ubrania, no to znaczy, że jest dziewczyną. Tamta? Tak. A to z kolei znaczy, że będę się całował zaraz. No dobra, to dawaj. No to musi podbiec, no kurczę. Znaczy nie, słuchaj, no. Musisz truchtać, bo ja się zmęczę, a ja nie... Wiesz, no dobra, daj spokój, zaraz ucieknie i tyle będzie z tego. Tu masz idealne miejsce do nagrywania teraz, bo patrz, jesteśmy na placyku, dawaj. Jak na ulicę wyjdziemy, to już będzie lipa, będą samochody. Cześć, słuchaj, ja bym chciał ci zaproponować, ogólnie mam 600 tysięcy obserwujących na Instagramie i mogę ci zaproponować Instastory z oznaczeniem twojego nie profilu. Nie mam Instagrama. I cię wypromuję wtedy, w zamian za całowanie się. A Facebooka nie, masz? YouTube'a? Nie. Cokolwiek mogę ci przywypromować, naprawdę wszystko, bo wszędzie mam dużo obserwujących. Ale nie. Ja jestem ten Lord Kruszwil, znasz? No kojarzę, ale... Ja to się mam wrzucić. A może po prostu będziesz całować? Nie, to też nie. Nie. Bardzo. No bo wiesz, dostałem takie wyzwanie w sumie od takiego kamerzysty, żeby całować się za tą dziewczyną. Ale zawsze można to rozwiązać za pieniądze, to jest zupełnie normalne. Może w ogóle stańmy, żeby tak porozmawiać sobie na spokojnie. No także tak jak mówiłem, to jest zupełnie normalne, że tam za granicą na przykład na YouTubie jak tworzą te filmy. Ale nie jesteśmy za granicą, jesteśmy w Polsce. No tak, ale wiesz, te trendy trzeba przenosić jednak do naszego kraju. Żeby no tutaj... niby tak, ale jakoś mi to nie odpowiada. No mogę zaproponować 500 zł za całowanie się, nie. Bo to jest zupełnie normalny film. Wiesz o co chodzi. Nie. A co stoi na przeszkodzie, jakbym mógł powiedzieć? No nie wiem, ale tak głupio. Znaczy wiem, że się nie znamy, ale nigdy nie zrobiłaś w życiu czegoś takiego szalonego, nietypowego? No nie, nie aż tak. No czy ja wiem. Ja właśnie chciałem spróbować i no będzie mi przykro trochę, ale nie? Ale jak to będzie wyglądało? No po prostu dostajesz ode mnie 500 zł, powinienem mieć tutaj wyliczone nawet 300, 400, 500 i no wiesz, pocałunek. Ale z kim? Z tobą? No ze mną. Na pewno? No ze mną, to... Dobra. Bierzesz pieniądze? Dobra, biorę. Jesteś gotowa? Tak. Okej. Okay. Dobra, to co, jesteś gotowa? Jesteś no pewna? Tak. W ogóle podziwiam za taką odwagę, żeby zrobić coś takiego nietypowego, niecodziennego, ale no, ja po prostu podziwiam i na pewno wiele osób by się ze mną zgodziło. Olejnik! Okej, no to w takim razie ja zostawię was może same. Czemu? No, robimy akcję. No ale to miałem. Pozytywną akcję. Ale to jest mój służący. No właśnie, to jest mój to pracownik. Bardziej... Nie, no zobacz, ma czapkę Gucci przecież. No i co z tego? Dobra. Lecimy. Tak, na pewno? No, spoko akcja, nie? Dłużej. Ale będzie wyświetleń. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, no, olejnik, no, jeszcze raz. Skoro już się całowaliście, no to dawajcie jeszcze raz. Dla wyświetleń wszystko. I takie coś naprawdę szanuję. Podziwiam. Gratuluję wam. Dzięki. Pieniądze są twoje. A my idziemy nagrywać film dalej. Cześć. Ile ja tutaj wyświetleń zrobię, to czujesz? Ale czemu ty się w ogóle nie całujesz? No bo mi się tak jakby no troszeczkę nie podoba. Ale też się nie podoba? No bo ja mam swój gust, tak? Ja muszę mieć swojego wzrostu, albo o 2 cm niższą dziewczynę. Aha. I co, on cały czas ma lizać laski? I słuchaj, to musi być ciemny blond dziewczyna musi mieć. Nie narzekaj. Nie narzekaj. To podziękuj. Dziękuję panie. Nie podasz mi ręki. Dobra, lecimy dalej? Lecimy dalej. I co, już tak chodzimy trochę czasu. A ty co? No co? No i do tego. Masz lizać z tymi dziewczynami, jak ci mówię, tak? No to co, ja ci załatwiam to wszystko. No ale całowałem się z nimi, tak? No ja widziałem, jak się całowałeś. No bo nie była brzydka, no. Słuchaj, masz to zrobić. Dziewczyny, jestem Marek, mogę wam zająć chwilę? Naprawdę to jest po prostu szybka akcja. Potrzebuję jednej dziewczyny do całowania się. Nie. Mogę zaproponować 500 zł? Nie. Zdjęcie na Instagramie wraz z oznaczeniem, co oczywiście wyreklamuje profil jednej z was na Instagramie, co później może skutkować zarobkami poprzez jakieś kampanie reklamowe czy coś. Czekaj, powtórz, bo nie zrozumiałam. Zdjęcie na Instagramie. Ja mam Instagrama, który ma 600 tysięcy obserwujących i zrobimy sobie zdjęcie i oznaczę którąś z was, która by chciała po prostu całować się, tak? I to czyli mam się z tobą liznąć i ty mnie oznaczysz na zdjęciu. Dokładnie. I moim zdaniem to jest całkiem fajna akcja, bo za granicą youtuberzy robią takie rzeczy oczywiście. Także na miejscu którejś z was to bez zastanowienia bym się zgodził. No nie ma opcji. No nie, raczej nie. Nie. Dobra. Okej? No dobra. No to w takim razie jesteś pewna, tak? No, normalnie. No dobra. A możecie się odsunąć, bo chcemy to dobrze nagrać. Trzymaj.
A to bez przesady. Dobra, to po prostu. No. Jesteś gotowa? No. Może zamkniesz oczy, będzie lepiej. Okej, okay, chwila jeszcze. Co jest kurwa? Co do Lenik zrobiłeś? Ja miałem się całować. No. Ale... Ja to zrobiliście. Chcesz mu jeszcze raz walnąć? Nie. A mogę? No tak. Za takie coś. Nie, nie będę go bił, dawaj. I co, było warto Lenik? No nie było, no. O, jak może całować obcą dziewczynę? Wstyd. No ja miałem się całować, a ty tak dochodzisz. Chodźmy już stąd, proszę cię. No to idziemy. Znaczy ja idę, ty nie. A co z tym obraczeniem? A, dobra. Ej, nie rób tego, nie dałam tego buzi w końcu. Po co? No nie dałam. A chcesz znowu w pysk zarobić? Dobra, nie, zrób to. To zdjęcie będzie jutro. To cześć. Olejniku. Chodź tu do mnie. Co sądzisz? No sądzę, że trochę średnio, ale sądzisz, może być. A to są dziewczyny? Chyba tak, no są, drugie włosy mają. No, też tak myślę. Dobra, nieważne. Trzeba będzie podejść i się spytać. Dawajcie. Zaproponuję im pieniądze. Tutaj słuchajcie, mam dla was słuszną propozycję. Pieniądze można zarobić 500 zł za pocałowanie się. Co wy na to? Jesteście chętni na takie coś? Nie, zapomnij. A kojarzycie mnie, jestem youtuberem Lotku, już na YouTubie znacie mnie, nie, może? Znam, ale zapomnij. Na pewno? Na pewno. Ale wiesz, że to jest taka fajna akcja, bo jednak za granicą dużo youtuberów takie rzeczy robi. No i wszyscy się zawsze świetnie bawią przy takich akcjach rzeczy. No nie, moim zdaniem to jest akurat super, że daje facet pieniądze dziewczynie i się później całują. No super, ale bez przesady. Jeszcze całować się z youtuberem to... No moim zdaniem fajna zabawa. Ewentualnie mogę zaproponować oznaczenie na Instagramie, ponieważ mam 600 tysięcy obserwujących. I też trochę dojdzie tam do was. Martina, zgadzasz się? No, ty? Ja jeszcze sobie pomyślę. Za Instagram, za oznaczenie. Ja na pewno nie. Nie? Nie. Może jednak? Nie. Mam 600 tysięcy obserwujących. Nie, nie, nie. A może jednak chciałabyś zobaczyć tą liczbę? Daj mi telefon. Pokażę mój piękny profil. I wtedy na 100% się przekonasz. O, zobacz, zobacz. Widzisz? Tutaj jest 600 tysięcy obserwujących. Wyobraź sobie, jak robię sobie teraz to zdjęcie i piszę tam na dole twoją nazwę Instagrama, bo macie Instagrama, mamy. Rozumiem. To co? Idziemy na taki układ? Co robimy? Widzę, że chcecie. No czyli tak. No, chodziło. Jest układ między nami. No. Olejnik? To tutaj. O, o, o. Chodźmy. Coś śmiesz. Myślałem, że tego nie zrobisz, Marek, no ale widać w końcu. Jezu. Było miło poznać. Chodź, Olejnik. Ty, Marek, w sumie dobrze ten film wyszedł. A gdzie Olejnik w ogóle jest? Olejnik? No? A nie wiem, co mi ono chodzi. Już mi nie jest potrzebny. Później wrócić do domu posprzątać. Ty, spałeś? No nie, nie, czekałem. Jak tam wyszło, mordzie? Jedną. Jedną? Jedną. A co się stało, że tak mało? No bo, słuchaj, stwierdziłem, znaczy mówiłem to chyba przy tobie na początku, że wybiorę sobie tylko te, które mi się podobają. No, no i wyszło na to, obu? Że tylko jedna mi się podobała. No cóż, o. Następnym razem. Dobra. To jedziemy do domku. Tak. A, może zakończę od razu film. Także, tak jak widzieliście, było super. Ja jestem osobiście siebie bardzo zadowolony, ponieważ Olejnik w sumie dostał z liścia i całował się z trzema dziewczynami. Ja natomiast z jedną dziewczyną. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Siadaj, no. No, za każdym razem to Kupiasz samo. Się.